Dzień dobry, witajcie w kolejnym mierzymy ciuchy z Zary. Oczywiście mierzymy plus size. Nic co tu zobaczycie nie będzie mniejsze niż rozmiar 44. Tak mi się wydaje. Wszystkie informacje na temat tego, co mierzę, macie w opisie. Mam na myśli linki, o ile znajdę te produkty. Numery referencyjne to na pewno, rozmiary, no a składy znajdziecie już na stronie internetowej Zary. Pierwsze rzeczy oczywiście mam już na sobie. Jest to koszulka prążkowana, taka klasyczna. Ja ostatnio takie koszulki wymieniałam przy okazji naszego wyjazdu do Dubaju, ale wiecie, no biel ma to do siebie, że niestety jak się w niej dużo chodzi, to ona po prostu trochę żółknie, zwłaszcza pod paszkami, więc stwierdziłam, że zamówię sobie kolejną sztukę na spróbowanie, bo to jest trochę inny model niż te, które miałam do tej pory. Powiem wam, że jest bardzo fajna w dotyku. Kosztuje trochę chyba więcej niż tamte koszulki, bo wydaje mi się, że to takie totalnie basicowe kosztowały 30 albo 35 zł. Ta kosztuje 50. No w dotyku czuć, że jest lepsza. Natomiast mogłabym mieć tutaj troszeczkę szersze ramiona. W sensie teraz, jak ja już ją chwilę ponosiłam, to się do tego przyzwyczaiłam. Natomiast w pierwszej chwili miałam takie poczucie, że trochę mi tu ciasno. No i kolejna rzecz, którą mam na sobie, podciągnę bluzkę, żebyście lepiej zobaczyli, co jest pod spodem, bo nie mam nic takiego w sumie, co by mi do tego pasowało. To są, słuchajcie, spodenki. Tutaj mam spodenki, które tak naprawdę z przodu wyglądają jak spódniczka. Taki patent. To chyba powinno być rozpięte. Tak mi się wydaje, że tak było na stronie internetowej. Też pokazane na modelce. Powiem wam, że bardzo spoko. Mam tu jeszcze trochę luzu, ale mam też takie poczucie, że ładnie mnie to trzyma. W sensie, że nie wywala mi tak chamsko bębola. Także wydaje mi się, że prezentuje się to całkiem nieźle, jeżeli ktoś takie rzeczy lubi. Ja wam od razu powiem, że tutaj przez to, że ona ma, krótkie są te spodenki, mamy tą zakładkę, ja się bym czuła niekomfortowo, dlatego że zawsze w takich sytuacjach bardzo ocierają mi się uda. I to do tego stopnia, że no potem robią mi się na nich rany. Więc to nie jest impreza dla mnie, ale gdyby ktoś był ciekawy, to coś takiego jest na stronie Zary. Ile to kosztuje? O, mogę wam powiedzieć, ile to kosztuje. 110 zł. Jest to rozmiar XL. Największy, jaki był dostępny na stronie. Koszulka też ma bank XL. No. Lecę przebrać się w kolejną stylóweczkę. Biały t-shirt z nami pozostał, natomiast zmienił się tu. Nie bardzo jestem pewna, na jakiej wysokości powinnam to mieć. Czy powinnam mieć to trochę wyżej, czy niżej? To jest taka chyba spódnica, bardziej chyba z wysokim stanem. Tak mi się wydaje. Ma w składzie coś z lnem, w sensie to jest len i coś tam, ale to wszystko będziecie mieli właśnie w opisie. Jeżeli chodzi o rozmiar, słuchajcie, to jest to XL, tutaj możecie zobaczyć, ona ma suwaczek, 150 ziko, takie to not my style, prawda? Andrzeju, to tak nie dla Kasienki to. Coś mi tutaj nie leży. Chciałam przymierzyć, bo jest to trochę coś innego. Tutaj z tyłu widzicie, ona jest zdecydowanie dłuższa, przez to wycięcie tutaj jest krótsza, ale jakoś tak nie czuję się w tym komfortowo, muszę przyznać. Może jakbym miała coś bardziej pasującego na górze, to byłoby mi łatwiej sobie siebie w tym wyobrazić. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w tym momencie totalnie mi to nie leży, także lecę się przebrać, bo jest mi w tym źle. Znowu zmieniłam tylko tą dolną część mojego outfitu. Mam na sobie spodenki. To wygląda jak spódniczka, ale pod spodem są spodenki. Także powiem wam, że wygodne, dlatego że ta nogawka jest już trochę dłuższa. Nie na tyle chyba, żebym się zdecydowała to ze sobą zostawić. Myślę, że trochę by mnie tarło, jakbym chodziła mimo wszystko. Ale powiem wam, że bardzo fajna propozycja. Przede wszystkim bardzo taka zwiewna. To jest rozmiar 2XL. Ta spodenka, spódniczka kosztuje stówkę. No i pewnie bardzo ładnie by wyglądała z taką typowo dopasowaną górą. Wiecie, jakbyście mieli na przykład jakieś body na górze, albo może niekoniecznie coś dopasowanego, ale może jakiś crop top. Coś w tym stylu, pewnie wyglądałoby to fajnie. W gumkę, więc bardzo wygodna. Jeszcze sporo mnie by się tu zmieściło. Także tutaj leci polecajka. Ja się nie zdecyduję tylko i wyłącznie dlatego, że no mam ten problem z ocierającymi się udami, ale ogólnie jest to bardzo fajna propozycja. No i mam na sobie kolejne spodenki, które z przodu wyglądają jak spódniczka. W ogóle nie wiedzieć czemu zamówiłam je w dwóch kolorach. W kolorze białym i w kolorze takim, o Boże, jaki to jest kolor? Kolor koralowy. Czy to jest
kolor koralowy, chyba można go tak nazwać. Taki bardzo ładny, żywy. One, te spodenki mają tutaj z boku suwaczek. Powiem wam, że są wykonane z jakiegoś takiego bardzo eleganckiego w dotyku materiału. Mam oczywiście na sobie rozmiar 2XL, cena to 115 zł. Odłożę te białe na bok, nie będę ich już zakładać, bo wiecie, to jest tylko inny kolor. Chociaż mierzyłam je sobie tak na szybko i mogę wam powiedzieć, że mimo, że mam na sobie ciemną bieliznę, to ona tam nie prześwitywała. I powiem wam, że zastanowiłabym się normalnie nad tym, żeby je kupić, gdyby były ciut dłuższe. Nie stanę do was tyłem, dlatego że będę się czuła niekomfortowo, bo czuję, że jakby wychodzą mi pod dupki. Także w sensie, jak stoję, to one nie są widoczne, bo obczajałam to już w lustrze. Andrzej robi takie miny, słuchajcie, za kamerą, że zaraz wpadnę. Jak stoję i się nie ruszam, to jest git, natomiast jak chodzę, delikatnie się pochylę, to zaraz mi ten zadek wychodzi. No nie chcę wam tu świecić gaciami, więc pozwolicie, że pozostanę tak przodem. No co? Wydaje mi się, że bardzo ładny kolor, krój też nie głupi. Jeżeli ktoś z was lubi tak krótkie rzeczy, to bym mega poleciła, bo to jest takie, no coś takiego drugiego w dotyku w sobie. W sensie to nie wygląda tanio i jakby nie czuć w dotyku, żeby to było tanie. Bardzo fajna propozycja. Żałuję, że nie jest odrobinę dłuższa, bo na pewno bym sobie któreś z tych spodenek w takiej sytuacji zostawiła. No a tak, niestety będę musiała się z nimi pożegnać. Przychodzę do was z rozmiarowym niebywałym. To jest bolesne uświadomienie mi, że mój rozmiar w Zarze to jest 2XL, a nie XL. Bo obie te rzeczy to XL-ki i obie są zdecydowanie za małe. Oj, dużo mi tu z każdej strony brakuje. Powiem wam, że byłam zaciekawiona tymi spodniami. W życiu bym ich sobie nie zostawiła. W ogóle myślałam, że one są długie. One są takie nie do końca, bo tutaj te moje białe kostki i czarne skiety bardzo dobrze widać. Szkoda, bo na górze krój mają bardzo fajne, w sensie tutaj byłyby fajnie skrojone, gdyby były dobre, tak sądzę, takie mam przeczucie. No i ta kamizeleczka, no fajnie, fajnie, tylko za mała. Widziałam to, słuchajcie, u takiej dziewczyny na Instagramie, bardzo mi się to podobało, no tylko na niej to było dobre. Nie, to jest ta zasadnicza różnica. Także no, idę się przebrać, bo nie mogę na siebie patrzeć. Kuloodporna to Kasia nie jest. Przychodzę do was z ostatnią już rzeczą w tym filmie. Bałam się, że to będzie katastrofa, jak zobaczyłam przed chwilą na metce, że to rozmiar XL. Ale Bogu dzięki, jest to gumka. Także mam tu całkiem sporo miejsca jeszcze. Powiem wam, że bardzo fajny ten kombinezon. Strasznie mi się podoba. Bardzo ładnie wyglądają te paseczki. Do tego rękawy zakrywają moje buły, które tutaj mam. Także powiem wam, że mega spoko. Bardzo mi się podoba. Długość, jakby te nogawki były ciut dłuższe, to bym się nie obraziła, natomiast dramatu nie ma. Wydaje mi się, że pod to takie te opaski na uda by mi się zmieściły. Nie byłoby ich widać, także mogłabym sobie w razie czego te uda tymi opaskami zasłonić. Mega mi się podoba ten kombinezon, chociaż no, upierdliwe wiadomo będzie sikanie w tym. Dlatego, że trzeba się rozpiąć do samego końca. W sensie, no mogliby, jak jesteście szczuplejsi, to pewnie wystarczą wam te górne guziki, no ja nie jestem jakoś najszczuplejsza, więc musiałam się rozpiąć cała, żeby się w to wbić. Ale powiem wam, że bardzo fajnie to wygląda. Mega mi się podoba i takie ory, że są takie rzęki tutaj. Takie co prawda trochę upośledzone, że tak od góry, a nie tak od boczku. Ale podoba mi się ta styluweczka. Tak patrzę na siebie w szybie w kuchni, żeby trochę podejrzeć, jak to wygląda, ale powiem wam, że no, to będę musiała się bardzo mocno zastanowić, czy chciałabym, żeby to zostało w mojej szafie, bo jestem serio. No tak, to kosztowało chyba 150 zł. Nie jestem pewna. Pamiętajcie, że wszystko macie w opisie pod filmem. No, i to byłoby już tyle. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym zobaczycie dżinsy i koszulę.